Kiedy to było i czemu? Kiedy chciałeś zniknąć? No. Kiedy? No, no no, bo mnie to bardzo interesuje. Czy ma to też coś wspólnego na przykład z tym, że no może nie, że Szymon Hołownia rezygnował z mam talent, no bo w pewnym sensie wy byliście tak bardzo blisko w tym programie i nagle troszeczkę jedno dziecko zostało na placu zabaw, a drugie poszło się bawić z innymi dziećmi w zupełnie innym departamencie. Nie, to akurat ta decyzja mnie wbrew pozorom specjalnie zaskoczyła, bo zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od Mam Talent i od pierwszej edycji właściwie on już się odrywał. To nigdy nie był do końca jego lot, jego program potraktował. To trochę jako poligon doświadczalny, e, uczący go publicznych występów, zarządzanie emocjami tłumu. Wszystkie te rzeczy, które dzisiaj chociażby w niedawnej debacie prezydenckiej, tak nie? czy przepraszam, parlamentarnej wykorzystał, przedwyborczej, to, to są rzeczy, których nabył w tym programie. Ja, ja patrząc na niego teraz, jak występuje jako polityk, widzę gościa, który. No, jeszcze 15 lat temu był, przepraszam, Szymon, kocham cię, ale byłeś drewnem. No.